Pod wczorajszym wideo, które nadałem, pojawiło się mnóstwo pytań o mleko. Takie pytania: jakim zdrowym mlekiem można zastąpić mleko krowie tak, żeby smak był zbliżony i dzieci polubiły? Następne: a co z kozim mlekiem? Następne: a jakie mleko można? Następne: to jakie mleko spożywać, jeśli nie mamy krowy, jak większość z nas? Następne: czy mleko migdałowe też jest niezdrowe? Szok, nie wiadomo co jeść. Mnóstwo pytań związanych z mlekiem, dlatego postanowiłem nakręcić dzisiaj szybko odpowiedź na wasze pytania, ponieważ było ich naprawdę bardzo dużo. Myśmy co prawda mówili już o mleku parę rzeczy, ale pomyślałem, że dzisiaj dołożę ci następną cegiełkę do twojej wiedzy na temat tego, czym nam się tak naprawdę karmi. Mam do ciebie pytanie po prostu. Czy przeżyjesz bez mleka? Czy jesteś w stanie przeżyć bez wąsów od mleka? Czy po prostu jesteś tak uzależniony od tego, że jak się napijesz mleka, to powstają takie piękne wąsy i do tego została stworzona piękna reklama: pij mleko, będziesz co? Będziesz co? Podpowiedzcie mi. Kaleką? Tak to brzmi? Pij mleko, będziesz kaleką? Żartujemy oczywiście, reklama brzmi zupełnie inaczej, ale tak naprawdę większość osób, które już wie, o co chodzi z mlekiem, wie, że to jest po prostu tylko propaganda, jest to tylko reklama. Następna propaganda, która jest, i nie wiem, czy dasz radę bez tego żyć: pij mleko, aby mieć mocne kości, zdrowe zęby. Dlatego tak się wpaja w nas w to mleko, dlatego się tak wlewa w nas to mleko, żeby właśnie udowodnić nam, że bez tego mleka niestety nasze kości i zęby nie będą zdrowe. Następna rzecz, którą widzimy w reklamach, to jest obraz krowy, takiej sielskiej krowy, która stoi sobie na polu, skubie sobie trawkę, muczy sobie. Niektóre reklamy to idą tak daleko, że zamieniają krowy na ludzi i sadzają krowy na sofach, te krowy łażą sobie po drzewach, leżą sobie w hamakach, są na jakichś wczasach, po to wszystko, aby w jakiś sposób wybrać nam mózg. Po angielsku to się nazywa brainwash. Czy ty też jesteś brainwashed? Czy ty jesteś wkręcony w tą całą reklamę związaną z mlekiem? Następna: krowa jest po to, aby dawać mleko. Tak wiele osób napisało do nas w ten sposób: Mariusz, ale przecież krowa jest po to, żeby dawać nam mleko. Czy oby na pewno? I czy jesteś w stanie przeżyć bez mleka? Czy jesteś w stanie przeżyć bez mleka? Czy twoje dzieci są w stanie przeżyć bez mleka? Czy jesteś w stanie zaakceptować fakt, że to wszystko jest tylko jedna wielka bujda? Chcę ci dzisiaj opowiedzieć na temat mleka. Zacznijmy od początku, zacznijmy od tego, na temat nietolerancji. Mówi się o tym, że część osób ma nietolerancję na mleko, głównie nietolerancja laktozy. Czym objawia się nietolerancja? Przede wszystkim bóle brzucha, wzdęcia, gazy, nudności, rozwolnienie. A co jeśli powiedziałbym ci coś takiego, że wszyscy mamy nietolerancję laktazy? Że wszyscy mamy nietolerancję laktozy, cukru, który jest właśnie w mleku. A co jeśli wszyscy, w 100%, cała populacja nie ma enzymu, który zanika między 2 a 12 rokiem życia, który jest odpowiedzialny za to, żeby przetwarzać ten cukier, który jest zawarty w mleku, który też jest zawarty w mleku matki, ale tak naprawdę ktoś zdecydował za nas, że trzeba nam wsadzić smoczek do buzi i po prostu ssać mamy mleko przez całe życie. Po prostu może chciał, żebyśmy wszyscy byli jak dzieci, można by było z nami pogrywać jak z dziećmi przez całe życie. Nie wiem, czy wiesz, ale z 2 rokiem życia zanika ten enzym. I to wszystko jest napisane, ja mam tutaj napisane. Wiem, że nie lubicie, kiedy sięgam do Wikipedii, ale jednak wszyscy sięgają do Wikipedii, czy większość ludzi. Nie jest to w 100% miejsce, gdzie powinniśmy się uczyć rzeczy, ale na potwierdzenie Wikipedia wyskakuje na samym początku. I teraz w przypadku laktazy. Uwaga! Mamy tutaj napisane laktazę. Mamy napisane laktaza, enzym katalizujący hydrolizę dysacharydu laktozy na jej 2 komponenty, glukozę i galaktozę. Nie będę czytał tych wszystkich nazw, bo to jest tak napisane, żebyś ty nic nie rozumiał. Ale to, co jest ważne, laktaza ludzka jest niezbędna w procesie trawienia laktozy zawartej w mleku, zarówno ludzkim, jak i krowim. Ciekawe. W którym jej zawartość wynosi 5%. U części ludzi w wieku 2 do 12 lat ustaje jej wytwarzanie. W efekcie dochodzi do fermentacji laktozy przez florę bakteryjną jelita, co często, choć nie zawsze, powoduje bóle brzucha, biegunkę, wzdęcia i inne objawy żołądkowo-jelitowe, określane łącznie jako nietolerancja laktozy. A co to jest zatem ta nietolerancja laktozy? Mamy 3 rodzaje nietolerancji laktozy. Pierwsza to jest wrodzona, którą stwierdza się bardzo rzadko. Dziecko od urodzenia nie posiada zdolności wytwarzania enzymu laktazy. Pierwotna, uwaga,
występująca u osób dorosłych. Hipolaktazja dorosłych. Dziedziczona, uwaga, jako cecha autosomalna recesywna. Najczęściej forma genetycznie uwarunkowanego niedoboru laktazy. Ujawnia się w okresie dojrzewania lub we wczesnym wieku dorosłym. Przy tego typie nietolerancji rzadko występuje całkowity zanik wytwarzania laktazy. Tak to jest napisane, żebyś nic nie rozumiał. Ale co to jest ta cecha autosomalna recesywna? Jest to po prostu przekazane nam z pokolenia na pokolenie od naszych rodziców, naszych dziadków, pradziadków, prapradziadków. Po prostu nietolerancja na laktozę. Jest to nietolerancja. Na czym to polega? Po prostu nasze jelita przestają wchłaniać ten cukier. Po drugim roku życia zmienia się błona jelit i po prostu jelita tego nie przyswajają. Zanika również hormon laktaza w naszym organizmie. Ktoś zdecydował, że będzie nas poił mlekiem i to jeszcze w dodatku krowim przez całe nasze życie, wmawiając nam, że będziemy mieli te wszystkie rzeczy. Dlatego to jest bardzo ważne, abyś obejrzał ten film ze mną do końca. I mam nadzieję, że podzielisz się tym filmem z innymi, ponieważ to jest bardzo ważne, abyśmy wszyscy zaczęli inaczej patrzeć na mleko. Na mleko, na napój, który jest nam sprzedawany w formie fikcyjnego napoju, który powinniśmy wszyscy spożywać na śniadanie, na obiad, na kolację, po to, żeby dostarczyć sobie rzekomych składników, które tam się mają znajdować. Następnym problemem jest niestety kazeina. Kazeina jest to forma białka, jest to białko, które istnieje, jest w naturze i ta kazeina może mieć dwie formy. O tym być może nie wiedziałeś. Mamy formę A1 i mamy formę A2. Czyli mamy formę A1 i formę A2. I uwaga, forma A1 występuje u krów. Głównie u krów, pewnie u innych zwierząt, ale skupmy się na tych mlekach, które nam są dostarczane do sklepu. I ta forma białka, forma A1, uwaga, jest bezpośrednio powiązana z cukrzycą typu pierwszego. Cukrzycą typu pierwszego, którą stwierdza się u dzieci, dla których poda się krowie mleko zamiast mleka mamy. Bardzo często lub praktycznie pewnie w każdym przypadku może się okazać, że to właśnie te białko, ta kazeina A1 powoduje to, że upośledza się trzustkę u małego dziecka. Przez to, że podaje mu się mleko, którego nigdy nie powinien spożywać. Następna rzecz, to białko wywołuje zapalenia, bardzo poważne zapalenia, nie tylko w układzie pokarmowym, ale również objawy autoimmunologiczne. Będą to objawy związane ze skórą, będą to objawy związane z układem pokarmowym. Wiele, wiele objawów autoimmunologicznych jest właśnie związane z białkiem A1. Czy słyszałeś o białku A1? Czy słyszałeś o kazeinie A1? Istnieje też kazeina A2. Jest to białko, jest to forma, jest to taki układ molekułek aminokwasów w tym białku, który występuje, uwaga, w mleku kozy, w mleku owcy i u człowieka. I to jest klucz. To jest klucz do tego, żeby zrozumieć, jak bardzo nietolerancyjni jesteśmy na mleko krowy. Mleko krowy po prostu to jest twój wróg, to jest biała śmierć. Mamy trzy rodzaje śmierci białej. Biały cukier, białą sól i, znaczy, białą sól, mąkę, cztery można powiedzieć. Białą mąkę i mleko. To są śmierci, które nam są wprowadzane. To jest śmierć po prostu wprowadzana do naszego organizmu. Teraz, zanim zadacie pytanie, to co można pić mleko kozy czy mleko owcze, powiem Wam tak, jedyną rzecz, którą ewentualnie dopuszczamy w projekcie Odmładzanie na Surowo, jeśli chcielibyście to spożywać, bo nie możecie żyć bez mleka, nie możecie żyć bez nabiału, to jest fermentowany ser kozi lub owczy. Natomiast to jest pobrane z gruczołów innego gatunku, innego zwierzęcia. Te zwierzę, te mleko produkuje dla swoich dzieci, produkuje do przetrwania gatunku. Człowiek czy ludzie przed nami wpadli na pomysł, żeby zachwiać ten proces i nas nauczyć pić mleko innych zwierząt. Jeść z niej sery, spożywać jakieś pokarmy mleczne. Stworzyli z tego wielki biznes, który po prostu pompuje w nas bzdurę i choroby. A zatem następna rzecz, która jest bardzo ważna i tutaj będzie to bardzo ważne głównie dla kobiet. Jeśli nie jesteś kobietą, to przekaż to dla swojej żony, przekaż to dla swojej partnerki, przekaż to dla swojej przyjaciółki, bo to może być bardzo ważne. Przede wszystkim mleko powoduje bardzo poważne problemy z menstruacją. Dlaczego? Dlatego, że mleko, i to głównie krowie, jest naładowane estrogenami. Za momencik Ci powiem, dlaczego te estrogeny tam się pojawiają w takich ilościach. Ale te estrogeny to są takie związki, które
nam są potrzebne. Jest to hormon, który jest bardzo potrzebny. Jest to zbiór hormonów, który jest bardzo potrzebny. Kobiety potrzebują tego hormonu na przykład w momencie, kiedy mają menstruację, po to, żeby powiększały im się piersi, zmieniały im się kształt bioder, po to, żeby w momencie, kiedy zajdą w ciążę, żeby ciało przygotowało się do ciąży i do urodzenia. Natomiast my mamy tych estrogenów za dużo, głównie mężczyźni, ale nie tylko, kobiety też za dużo mają tych estrogenów, zwłaszcza kiedy masz, tak naprawdę taką, tak to się nazywa, że masz przewagę estrogenową w swoim organizmie, że masz nadmiar estrogenów, że twoje jajniki produkują za dużo estrogenów, a ty dodatkowo spożywasz je w mleku lub w innych pokarmach również. I z czego, co powodują te estrogeny? Jaki jest problem z tymi estrogenami, które dostarczamy z mleka? Powstają guzy na piersiach, powstają zwapnienia na piersiach, powstają problemy z jajnikami, macicą, menstruacją i uwaga, u mężczyzn z prostatą. Na to wszystko są przeprowadzone badania. Te badania są prowadzone, ale są przyduszane, ukrywane po to, żeby przemysł mleczny mógł cały czas po prostu funkcjonować i pięknie się czuć. Ten mit, kiedy pokazuje nam się krowę, że ona stoi na polu i spożywa sobie trawkę, to jest mit. Ta krowa nigdy takiej trawy nie widziała. Może 5% krów taką trawę widzi i w ten sposób spożywa jedzenie i może produkuje jakieś mleko, ale 95% krów spożywa pasze. Pasze, które są im dostarczane w chlewniach, które w 95% są GMO. GMO, jaki jest problem z GMO? Problem z GMO jest taki, że w momencie, kiedy rośliny są zmienione genetycznie, przyjmują glifosat i nie umierają od glifosatu. A glifosat później ty spożywasz w tym mleku. Dlaczego w ludziach znajduje się glifosat? Dlatego, że piją mleko. Dodatkowym problemem GMO jest to, że wtedy jest przewaga kwasów omega-6. Kwasy omega-6 to są kwasy, które powodują zapalenia w twoim organizmie i te kwasy powodują to, że powstaje mnóstwo zapaleń. Zapalenia, glifosat, trucizna. Następnym problemem tego estrogenu, nadmiaru estrogenu jest to, że krowa jest ciągle w ciąży. Ciągle w ciąży, ona jest ciągle zapładniana, żeby dawać cały czas mleko, ponieważ nie ma czasu. Ona ma zaledwie 5 do 8 lat, żeby dać najwięcej mleka, jak tylko się da. Dlatego ciągle ją się zapładnia. Bo widzisz, kiedy kobieta zajdzie w ciążę, to kiedy przychodzi do momentu urodzenia, to wiesz, że pojawia się mleko. I przez 2, 3, 5 lat, 5 lat to może przesada, ale 2, 3 lata kobieta jest w stanie wykarmić swoje dziecko. Później to mleko zanika. I u krów jest tak samo. Wyobraź sobie, że u krów jest tak samo. Te mleko po prostu przestaje krowa produkować. To co zobaczył producent mleka? Że trzeba krowę zapłodnić i to jeszcze zanim przestanie dawać mleko, żeby ona mleko dawała cały czas. I teraz problem powstaje tutaj z nadmiarem estrogenów, bo kiedy krowa jest w ciąży, to przekazuje te estrogeny ciążowe do tego mleka. A ludzie, którzy piją mleko, po prostu pięknie budują sobie wąsy i nie tylko, łącznie z guzami, z rakiem prostaty, spożywając po prostu te estrogenowe mleko. Ale powiecie do nas, ale w niektórych krajach pije się mleko, takich jak na przykład Mongolia. I chciałbym tutaj po prostu porównać Mongolię do Polski, bo na przykład w Mongolii pije się mleko, po prostu pije się mleko od krowy. Ale nie wiem, czy wiesz, że w Mongolii krowa daje dziennie 5 litrów mleka. Pobiera się od niej około 5 litrów mleka, doi się o ją około 5 do 6 miesięcy i naturalnie jest zapładniana. Dlaczego 5 do 6 miesięcy, zapytasz? Dlatego, że kiedy naturalnie zatrudniona krowa da tego cielaka, to tego cielaka musi wykarmić. I w takiej Mongolii mądrzy ludzie wiedzą o tym, że ta krowa przede wszystkim po pierwsze musi wykarmić cielaka, a to co zostanie, to około 5 litrów mleka, być może są w stanie pobrać w naturalny sposób od tej krowy. Ale w Polsce i na Zachodzie co tam? Będziemy patrzeć na jakieś cielaki, wykarmianie i tak dalej. Dawaj tego cielaka, zabieramy od krowy, zrobimy z niego jakieś tam szaszłyki, a krowa musi dawać 30 do 50 litrów mleka. Rekordziski dają jeszcze więcej, ale krowa daje do 35 do 50 litrów mleka dziennie przez 10 miesięcy w roku i jest sztucznie zapładniana. Krowa jest zestresowana, krowa źle produkuje to mleko i na tym mleku tak naprawdę to jej cielak by naprawdę nie przeżył, a tak naprawdę daje się go ludziom. I to jest bardzo poważny problem, o którym większość osób nie wie. I teraz odpowiadając na Wasze pytania, to jakie mleko pić? Jeśli już musisz mleko pić, uwaga, w okresie przejściowym, to na przykład znajdziesz takie mleka w naszej książce. Myśmy podali Wam 3 mleka w naszej książce na surowo. Pierwsze mleko to jest mleko migdałowe. Jak sobie zrobić takie mleko? To jest tak prosta rzecz, że prostsze już nie można zrobić. Podaliśmy mleko z daktyli, podaliśmy również mleko z nerkowców.
Teraz powiem Ci, jakie są rodzaje mleka i dlaczego na przykład takie mleko nie do końca będzie dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim mamy te, co są najczęściej kupowane mleka, wymieniłem je 5. Pierwsze to będzie sojowe. Mleko sojowe i to, co wczoraj mówiłem na live, mleko soja musi być fermentowana. To jest bardzo ważna rzecz. Kiedy mleko powstaje z soi, a ta soja nie była wcześniej fermentowana, to tam jest dużo związków nieodżywczych i takie mleko nie może być dla nas zdrowe. Zawiera zaledwie 6 gramów węglowodanów w 100 gramach, także jest bardzo niskie, jeśli chodzi o indeks glikemiczny. Nie będzie podnosić insuliny do góry i nie będzie powodować następstw insulinooporności. Także jeśli by było fermentowane, jeśli byłoby niesłodzone... Aha, uwaga, tutaj wymieniam mleka, które są niesłodzone. Natomiast producenci niestety najczęściej smażą, przepraszam, nie smażą, tylko słodzą nam to mleko po to, żebyśmy chcieli je kupować po prostu. I teraz na przykład, jeśli kupisz mleko ryżowe, które nie będzie miało dodanego cukru. Uwaga, samo w sobie masz aż 23 gramy węglowodanów, z czego 10 to jest cukier. Ale na przykład mleko migdałowe to jest zaledwie 1 gram węglowodanów, 0 gramów cukru. Kokos 1 gram węglowodanów i 1 gram cukru. Mleko krowie, do którego totalnie zachęcam Was, abyście nie sięgali, to jest 12 gramów węglowodanów i 12 gram cukru, ponieważ tam nie ma żadnego błonnika, w mleku nie ma żadnego błonnika i wszystko jest cukrem. To wszystko spowoduje podniesienie również insuliny w Twoim organizmie. Ja mówię tutaj o 100 gramach, czyli pół szklanki mleka. Jeśli ktoś na przykład spożywa litr mleka dziennie, to trzeba to przemnożyć razy 4, tak? A jeśli ktoś spożywa jeszcze więcej, to trzeba to przemnożyć razy 6, razy 8 i tak dalej. Powiedzmy, że można by było dopuścić mleko migdałowe, mleko kokosowe do spożywania w okresie, uwaga, przejściowym, aby zużyć te płatki, które do tej pory gdzieś tam miałeś, chociaż jeśli chcesz dawać to dla dzieci, to zwróć uwagę na to, co znajduje się w płatkach, takich gotowych płatkach śniadaniowych, które nam się sprzedaje na półkach. To jest po prostu bomba zegarowa. Do tego wlewasz jakieś mleko i krowie to już po prostu tragedia, ale jeśli wlewasz mleko, które jest przygotowane przez producentów dla nas, to też będziesz mieć problem, ponieważ mleko ze sklepu gotują po to, żeby zapasteryzować, zabezpieczyć je przed tym, żeby one się nie zepsuło. I niestety, pomimo tego, że są piękne firmy, które chcą wprowadzić nam roślinne zamienniki zwierzęcych pokarmów, niestety mają proces pasteryzacji czy UHT, zamieniania tego w substancję nieodżywczą. I wtedy mamy problem, ponieważ dodatkowo, oprócz tego, że jest to mleko ugotowane, to taki typowy skład takiego mleka, tutaj przeczytałem na opakowaniu, woda. No to wiadomo, z wody powstaje to mleko. Zaledwie 2,3% migdałów. Zaledwie 2% migdałów. To jest po prostu woda. Płacisz za wodę, która jest zabarwiona tymi migdałami. To jest cukier, guma, jakieś emulgatory i tak dalej. Te składniki, no one są wymagane w produkcji. Ja nie chciałbym oskarżać i źle mówić na temat firm, które produkują mleko dla nas roślinne, bo to dobrze, że zmienia się mentalność, że zmieniamy swoje kierunki i tak dalej. Natomiast chciałbym Cię zachęcić do tego, abyś, jeśli musisz, to przygotowywał sobie mleko w domu. To jest naprawdę bardzo proste. Bierzesz orzechy, rozmaczasz je w wodzie, mielisz, wyciskasz mleko i tak naprawdę uzyskujesz mleko, a na przykład mleko z tych tak zwanych, nie migdałów, tylko jak one się nazywają, z daktyli, to po prostu mielisz daktyle razem z wodą i powstaje mleko. Bardzo prosta rzecz. Jeśli jesteś uzależniony od napojów, które wyglądają jak mleko, to możesz skorzystać ewentualnie z migdała i z kokosa. Korzystaj z firm, które dodają jak najmniej tych składników, ale najlepiej zrób sobie mleko w domu. Ale teraz do Ciebie pytanie raz jeszcze, czy przeżyjesz bez mleka? Mleko jest zbędnym elementem. Mleko jest czymś, co udaje coś, co powinno być dla nas zdrowe. Mleko jest niepotrzebnym składnikiem naszego życia. Nasze ciało pięknie żyje bez mleka. Czy to będzie mleko krowie, czy to będzie ser kozi, czy owczy, czy to będzie jakikolwiek inny płyn, który udaje mleko. Natura stworzyła nas w bardzo prosty sposób. Przez 2-3 lata potrzebujemy dostać mleko od mamy. Później natura zabiera od nas możliwość przyswajania tego mleka. I wtedy w tym momencie przestań pić mleko. Nie potrzebujesz tego do swojego życia. Mam nadzieję, że Cię zachęciłem. Mam nadzieję, że z tego skorzystasz. Mam nadzieję, że dasz mi palucha, puścisz mi palucha, dasz mi serducho. Podzielisz się tym filmem z innymi. I do zobaczenia w następnym wideo, na którym będziemy się dzielić naszymi informacjami w drodze do zdrowia i długowieczności. Ponieważ to będzie bardzo ważny składnik. Unikanie mleka, które jest ugotowane. Jeśli chcesz żyć długo, wyeliminuj mleko ze swojego życia. Jest mnóstwo pokarmów na świecie, którymi można zastąpić to mleko i żyć bez niego. To nie jest składnik, który jest nam niezbędny do życia. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!